Dzień dobry, Katarzyna Klimek, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia w Gliwicach. Na początku sierpnia rozpoczęła się zapowiadana od dawna przebudowa ulicy Akademickiej. Zmiany obejmą prawie półkilometrowy odcinek drogi oraz fragmenty ulicy Krzywoustego. Dotychczasowy asfalt zastąpi kostka granitowa, powstanie ścieżka rowerowa i parkingi. Teren dzielnicy Akademickiej wzbogaci się o plac z fontanną, nową zieleń i ławki. Inwestycja o wartości ponad 13,5 miliona złotych realizowana jest ze środków Politechniki Śląskiej oraz gliwickiego samorządu. 10 pracowni architektonicznych stanęło do przetargu na wykonanie projektu przebudowy gliwickiego dworca kolejowego. Jak zapowiada PKP, pracownia, która wygra przetarg, zacznie od przeprowadzenia analizy stanu technicznego budynku dworca. Do zadań projektantów należeć będzie ponadto m.in. przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni dworcowej. Pod koniec listopada, a nie jak wstępnie planowano na początku czerwca, otwarty zostanie targ przy ulicy Toszeckiej. Następca popularnego Balcerka długo zmagał się z problemami formalnymi. Inwestora, firmę Centrum Handlowe ABC, zaskoczył także opłakany stan nieruchomości zastany na miejscu budowy. Jest gro problemów takich, których nie przewidzieliśmy, aczkolwiek patrząc z perspektywy czasu, z przetargu, który się odbył i z umowy, którą mamy zawartą z Urzędu Miasta, powinniśmy być zorientowani. Natomiast jeżeli chodzi o teren, powinniśmy być zorientowani, jeżeli chodzi o budynki, no do końca tak jednak nie było. Prace, jakie zaplanowano na najbliższy czas, to budowa ścianek działowych. Poważniejsze roboty podjęte zostaną jednak dopiero po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Kasyno, dyskoteka, a może elegancka restauracja i hotel? Możliwe, że już wkrótce poznamy nowego właściciela zameczku leśnego przy ulicy Chorzowskiej. Miasto zamierza pozbyć się obiektu, w którym kilka lat temu mieściła się dyskoteka Bravo. Cena wywoławcza za kompleks nieruchomości wynosi 5 milionów 830 tysięcy złotych. Tylko jeden ligowy punkt i koniec przygody z Pucharem Polski. To bilans ciężkiego miesiąca piłkarzy Piasta Gliwice. Dla kibiców szczególnie bolesna była porażka w prestiżowych derbach z Górnikiem Zabrze. Teraz czas na rehabilitację, o którą jednak łatwo nie będzie. We wrześniu Piast zmierzy się m.in. z Wisłą Kraków, Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań. W zdobywaniu ligowych punktów drużynie nie pomoże już Marcin Robak. Bramkostrzelny napastnik wybrał korzystniejszą finansową ofertę Pogoni Szczecin. Trwają poszukiwania jego następcy. Hala Podium ma być gotowa w 2015 roku, nic więc dziwnego, że roboty na placu budowy idą pełną parą. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem i bez opóźnień. Przez ostatnie 3 miesiące na terenie budowy hali Podium umieszczono ponad 8,5 tysiąca sztuk kolumn betonowych, które wzmocnią podmokły grunt. Kolumny są pod każdym fundamentem obiektu, zarówno pod konstrukcją nośną hali jako takiej, jak również pod elementami, nazwijmy to, architektonicznymi, które również występują na tej inwestycji. Teraz na placu budowy rozpoczynają się roboty żelbetowe, podczas których wylane zostaną fundamenty hali. Od września będzie możliwy ruch wahadłowy wyłączonym fragmentem ulicy Śliwki. Od połowy września ulica powinna być przejezdna w obu kierunkach. Niestety taki stan rzeczy potrwa tylko kilka miesięcy, bo od 2014 roku ruszy gruntowna przebudowa zarówno ulicy Śliwki, jak i całego skrzyżowania z ulicą Portową i ulicą Orlickiego. Wtedy rejon skrzyżowania zostanie zamknięty na co najmniej rok i rozpocznie się budowa mostu DTS nad chłodnicą w ciągu ulicy Orlickiego i wiaduktu w ciągu ulicy Śliwki. Wieża Ciśnień usytuowana przy ulicy Sobieskiego wciąż jest w opłakanym stanie. Co więcej, mimo zapowiedzi, dostęp do obiektu nie został nawet zabezpieczony. Niedawno po raz kolejny zmienił się właściciel zabytku. Oznacza to przesunięcie terminów na wykonanie prac zabezpieczających. Pojawiły się podejrzenia, że tak jak przy ostatnim przejęciu, właścicielami pozostają ciągle te same osoby i jest to po prostu celowa gra na zwłokę. Znaczy, to są domniemania, ale bardzo dziwnie ta sytuacja się kształtuje od dłuższego czasu. Na razie nie wiadomo, jakie zamiary ma nowy właściciel. Termin, w którym miał przedstawić swoje plany, jeszcze nie upłynął. Skok z 4000 metrów i widok na miasto z zupełnie innej perspektywy. W Gliwicach powstała Silesia Strefa Spadochronowa. To kolejne obok Aeroklubu Gliwickiego miejsce, w którym można spełnić marzenia o skoku ze spadochronem.
Skoczyć ze spadochronem w tandemie, czyli z instruktorem, może praktycznie każdy. Wystarczy mieć więcej niż 1,40 m wzrostu i ważyć mniej niż 120 kg. Skoki wykonywane będą na gliwickim lotnisku. Husaria na koniach i piechurzy w stroju z XVII wieku to widok dość niecodzienny. W środę, 28 sierpnia, gliwiczanie mieli okazję przeżyć taką właśnie żywą lekcję historii, a wszystko za sprawą uroczystości upamiętniającej 330. rocznicę wyprawy króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. Gliwice to ważny punkt na mapie trasy upamiętniającej Wiktorię Wiedeńską. Gdy w 1683 roku król Jan wyruszył pod Wiedeń, zatrzymał się i nocował w klasztorze przy kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości rozpoczęła współpracę z renomowaną Wyższą Szkołą Biznesu. Rozszerzona zostanie oferta edukacyjna, m.in. o studia magisterskie i nowoczesne metody kształcenia na odległość. Pierwsze zmiany zapowiadane są na początek najbliższego semestru letniego w marcu przyszłego roku. Gliwicka uczelnia wejdzie także w skład konsorcjum uczelni Futurus, zrzeszającego 7 uczelni niepublicznych z całej Polski. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa reporterzy 24 Gliwice. Zapraszamy na kolejny program pod koniec września.